Zapraszam serdecznie, mam już Roberta Złotkowskiego, Piotra Siegoczyńskiego, Przemka Saletę i Dorotę Godzinę do nas. Idzie Przemek? Wielka chwila, wspaniały czas, już jutro święto kickboxingu. Ja zacznę od tego tutaj najstarszego, ale pewnie duchem, nie ciałem, Piotra Siegoczyńskiego. 22 lata temu, w 1985 roku, to on tak naprawdę rozpoczął tą złotą erę polskiego kickboxingu, zdobywając pierwszy mistrzowski tytuł w kickboxingu. Piotrze, te dzwonienia są cały czas żywe? No, dosyć dawno to było, 32 lata chyba. 32 lata? Tak. Przepraszam. Niewiele z tego pamiętam. Byłem lepszy z polskiego kickboxingu, ale był to 85 rok. To 85 rok. Rzeczywiście pierwszy wyjazd na Mistrzostwa Świata. Pojechało nas tam chyba 6 zawodników. No to był taki dosyć dla wszystkich taki obciążający turniej. Mnie przykładowo, gdzieś tak mniej więcej zawsze opowiadałem później, bo to pamiętam, przez tydzień śnił się Bruce Lee, żeby kopie i że wypadam przez okno. I pojechaliśmy na jakiś turniej międzynarodowy, nie wiedzieliśmy jaki jest poziom na świecie. I po prostu w ogóle nie było wiadomo, gdzie my się znajdujemy. Także stres był ogromny. No ale jakoś tam się udało i gdzieś ten kickboxing polski zaistniał, pokazaliśmy, że mamy dobrą drużynę. Udało się zdobyć ten złoty medal, a później to już poszło. Dołączyli kolejni zawodnicy i naprawdę już było z górki. Ja tylko dodam, widzę tutaj cały czas Robert Złotkowski i Przemek się bardzo uśmiechają, rozbawiła ich moja pomyłka. Powiem, że za finanse u mnie w domu najlepiej liczy właśnie moja żona, więc wybaczcie mi tą pomyłkę 32 lata temu. Kolejnym wielkim mistrzem, który jakby wydłużył tą złotą erę, przejął palmę pierwszeństwa pod Marku Piotrowskim, po Piotrze Siegoczyńskim był właśnie Przemysław Saleta, mistrz świata w kickboxingu, potem mistrz Europy w boksie. Przemku, wspaniałe chwile dla was teraz. Tak naprawdę weekend kickboxingu. Dziś ceremonia uważenia, a jutro benefis legend polskiego kickboxingu, gdzie wy wszyscy będziecie uhonorowani. Mam się do tego odnieść? Oczywiście. To było tak dawno, że już właściwie no, z Piotrkiem pamiętamy, co tam się działo. Ja tylko tak a propos wspomnienia, to rzeczywiście ja zacząłem trenować kickboxing przez Piotrka. Zacząłem się interesować sportami walką i walki przez Bruce Lee, a później, rok później sukces Piotrka sprawił, że usłyszałem o kickboxingu i tak dalej poszło. Ja mówiąc szczerze, nie specjalnie żyję przeszłością, w związku z tym no, bardzo miło wspominam tamten okres i bardzo mi jest miło z okazji jutrzejszej uroczystości, ale bardziej mnie ciekawe były jutrzejsze walki. Ja nie będę się sielił i tutaj liczył Przemkowi lat, bo znowu mogę się pomylić, ale wygląda cały czas fantastycznie, jakby... Ale 22 lata temu brzmi bardzo dobrze. Gwarantuję, że gdyby wszedł jutro do ringu, to mógłby się mierzyć się z niejednym zawodnikiem i dałby mu radę. Kolejny wielki zawodnik, który był po Przemku, Robert Złotkowski, dyrektor sportowy Federacji. Trochę przytyłem, ale czy aż tak wielki to byłeś. 8196 to nie wiem. Robert, tak jak napisałeś właśnie pod materiałem, który gdzieś tam przybliża twoją sylwetkę, wspaniale opowiadają o tobie Janusz Pindera i Andrzej Janisz. Napisałeś, że kochasz tą swoją pracę, uwielbiasz to, co robisz i cieszysz się z tego, że mogłeś płynnie przejść z kariery zawodniczej do tego, co teraz robisz. Wciąż jesteś blisko kickboxingu. Tak, to jest najpiękniejsze w mojej pracy, że moja praca jest moją pasją i tak naprawdę nie będąc już zawodnikiem, jestem blisko dyscypliny, którą pokochałem. Nie pamiętam ile, 22 lata temu? Nie, to śmieję się, ale ileś tam lat temu, bo miałem 13 lat, jak zacząłem trenować kickboxing na warszawskim OWF-ie i tak zostało. Przemek wspomniał, że był Bruce Lee, potem Piotr Siegoczyński, a jak u ciebie było? Kto tak naprawdę był tym
energetykiem, który cię zainspirował do tego, żeby wejść na salę i zacząć trenować? Na pewno to był Marek Piotrowski, bo wtedy wygrał z Donem Wilsonem. No i też wtedy wchodziło chyba właśnie wejście Smoka do kin, także też ten Bruce Lee. Wszędzie się wokół Bruce'a. Dziękujemy, Robert. Proszę, teraz została nam jedna bohaterka jutrzejszego benefisu. I to jest wspaniałe, bo to pokazuje właśnie, że ta wielka historia polskiego kickboxingu, ona ma swoją kontynuację. Mamy trzech wielkich zawodników, którzy toczyli boje w latach 80., 90. i na przełomie wieków. A teraz właśnie na Ursynowie zakończyła zawodową karierę Dorota Godzina, która dołącza do tego panteonu wielkich sław polskiego kickboxingu. Dorota Godzina, ty już zaakceptowałaś w ogóle tą swoją nową rolę w kickboxingu? Jeszcze nie czuję, że faktycznie skończyłam karierę. Na razie czuję się po prostu jak na roztrenowaniu. Podejrzewam, że jak się zacznie przyszły sezon startowy, to gdzieś tam poczuję ukłucie w sercu. Na razie czuję się bardzo dobrze. Jestem zachwycona, że tak dużo się dzieje tutaj w DSF-ie. Powiem szczerze, że trochę tak chyba nie pasuje do tego towarzystwa. Dlatego, bo jak właśnie mój trener Piotr Siegoczyński zdobywał Mistrzostwo Świata, tak, pierwsze, jako pierwszy Polak, to ja w tym roku się urodziłam. więc trochę się czuję tutaj dziwnie, bo mówię, jak panowie zdobywali tytuły, to ja w ogóle jeszcze, nie wiem, pewnie się uczyłam chodzić albo coś takiego. Niemniej jednak trafiłam jakoś na kickboxing, chociaż niespecjalnie interesowałam się sportami walki. Niespecjalnie moim bohaterem z dzieciństwa był Bruce Lee. Ale przez przypadek trafiłam od razu do Piotra Siewyczyńskiego i zdecydowanie on sprawił, że ja zakochałam się w tym kickboxingu absolutnie i poświęciłam połowę mojego życia tej dyscyplinie. Też myślę, że dosyć miły prezent zrobiłam mojemu właśnie trenerowi, bo na 30-lecie zdobycia jego tytułu Mistrza Świata ja zdobyłam dwa tytuły Mistrzyni Świata, więc no mówię, nie do końca. Przebiłaś mistrza. Tak. No nie, niestety nie przebiłam mistrza, bo potem Piotr jeszcze parę razy zdobył tytuł. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj w tym gronie, czuję się zaszczycona i trochę może taka no nie do końca na miejscu, bo te panowie mają chyba dużo większe zasługi dla kickboxingu niż póki co ja. Przyjemność taka skromna, Dorota. Ja tylko chciałem dodać, że to grono jutro będzie o wiele większe. Dołączy do nas Marek Piotrowski, będzie Marcin Różalski, będzie Agnieszka Relik. Także naprawdę wspaniały dzień, wspaniałe święto właśnie w restauracji Champions Sports Bar. I do tego benefisu wielkich legend polskiego kickboxingu. Wielka gala tu w tym ringu, który jest za nami, przed nami. DSF Kickboxing Challenge 12, najlepsi z najlepszych 2. Szanowni Państwo, na koniec tylko dodam jeszcze raz, już od godziny 19 studio i pierwsza walka przedtelewizyjna, profil facebookowy Federacji oraz profil facebookowy Player.pl. Od godziny 20 przechodzimy do Player.pl Pay-per-view oraz na kanał Plus Now. To jest kanał specjalnie dedykowany jutro na galę DSF Kickboxing Challenge 12. A od godziny 19 na całym świecie za darmo na specjalnej platformie dsflive.com gala DSF Kickboxing Challenge 12. Dzisiejszą ceremonię dla Państwa mieli zaszczyt poprowadzić Adam Gronau i Paweł Zbudownik.